O, dobry wieczór. Jak widzicie, jestem w groszku. Część z was może była tutaj już w tym naszym pensjonacie. Dzisiaj jest sobota, dzień po seminarium bożonarodzeniowym, na którym spotkali się spółdzielcy w takim szerszym gronie, żeby podsumować w taki bardziej inspirujący, towarzyski sposób mijający rok, nie tak jak na walnym zgromadzeniu, kiedy podsumowujemy to pod kątem decyzji, wyników finansowych itd. Trochę żałuję, że na tym spotkaniu było tylko 7 albo 8 osób z Polski. Ale mam nadzieję, że za rok ta mobilizacja, żeby nas było minimum 15 osób, żebyśmy mogli mieć komfortowe warunki do słuchania Czechów i Słowaków, że tę mobilizację przeprowadzimy i że będzie nas więcej. Ja sobie przeglądam notatki ze swojego wykładu, w którym mówiłem o organicznym życiu, o takim głębszym poziomie organiczności. To widać na tych notatkach. I oczywiście widzę, ilu rzeczy nie powiedziałem. Te 40 parę slajdów, które przygotowałem, no, oczywiście można byłoby omawiać 2 razy dłużej, przez 2 godziny. Ale wręcz przeciwnie, wtedy kiedy ktoś was tłumaczy na inny język, to macie 2 razy mniej czasu, a nie 2 razy więcej. Czyli 4 razy mniej, niż by się chciało. No i tak przeglądam notatki i się zastanawiam, o ilu rzeczach nie powiedziałem. Z tego powodu muszę przyjechać za rok, żeby dopowiedzieć parę rzeczy. Zresztą już się umówiliśmy na spotkanie na 5. i ostatni wykład o organicznym życiu. Rozmawialiśmy między innymi o takim 3. poziomie bycia liderem. Liderem prawdziwym, organicznym, o tym, co to oznacza. Ja też mówiłem o sobie, czego się nauczyłem przez miniony rok, a było tego trochę. Myślę, że w jakimś vlogu jeszcze wrócę do tego wykładu i tam wam pokażę parę slajdów. I bardziej otwarcie wam powiem o tym niż Czechom i Słowakom, czego polscy członkowie spółdzielni nauczyli mnie w minionym roku. Ale jak przeglądam te notatki, to wydaje mi się, że chciałbym, żeby wybrzmiało bardziej to, jak lider powinien kierować ludźmi. Bo nie powinien być szefem, tylko kimś, kto inspiruje, kto w sobie potrafi odkryć, wzbudzić, podtrzymać taką pasję do inspirowania. Chyba nie zawsze to widać w moich vlogach, że ja chcę inspirować, ale poprawię się, obiecuję. A to dlatego chciałbym się poprawić, bo wiem, że motywacja to jest taki płytszy, drugi poziom bycia liderem, niestety bardzo często wykorzystywany w celach manipulacyjnych. A inspirowanie to jest już całkiem inny poziom i nie każdy lider do tego dorasta. Nie każdy lider potrafi inspirować. Bo inspiracja to jest budzenie wewnętrznej motywacji w ludziach, a nie takie ciągłe szprycowanie ich podniosłymi, charyzmatycznymi mowami. Zresztą jak się okazuje, równie, a może nawet bardziej inspirujące od charyzmatycznych przemów, jest po prostu konsekwentnie realizowany plan, który się sobie postawił. Ja o tym mówiłem na seminarium, że ja sobie postawiłem rok temu, w listopadzie 2017 roku, taki plan, że przeczytam do końca, od początku do końca, od deski do deski Biblię, w rok. I udało mi się to zrobić. I to było ważne dla mnie samego, że wyznaczając sobie małe kroki, 5 stron dziennie, 20 minut dziennie. Czasami to było właśnie 5 stron, a czasami 20 minut. Można dojść do bardzo, bardzo odległego, wydawałoby się, celu. A okazuje się, że inspirujący liderzy potrafią o wiele bardziej wpływać na ludzi, których mają jakby pod swoją pieczą, pracowników albo właśnie
tak jak u nas, nie pracowników, tylko ludzi budujących takie oddziały spółdzielni. Okazuje się, że pracownicy zainspirowani, prawdziwie zainspirowani, są dwa razy bardziej wydajni od pracowników zadowolonych z warunków płacowych na przykład, albo ze świadczeń, które otrzymują. Dobre inspirowanie się po prostu wydaje o wiele bardziej efektywne, ale to jest bardziej trudne, bo łatwiej jest wymyślić problem motywacyjny niż inspirować innych. I dla mnie jedną z rzeczy, z warunków inspirowania innych, i to też o tym mówię na seminarium, nie wiem, czy właśnie to wybrzmiało dobrze, jest bycie autentycznym. Bycie osobą autentyczną. Taką, która nie mówi, że jest doskonała. Dlatego, że ludzie nie pójdą za osobami doskonałymi, tylko za osobami autentycznymi. Która potrafi przyznać się do błędu, bo sukces, i o tym chyba też nie powiedziałem, to nie jest unikanie błędów, ale sukces to jest droga usiana dobrymi reakcjami na porażki i na błędy. I takie jedno zdanie jeszcze, którego też nie powiedziałem, które jest bardzo symptomatyczne. Johna Maxwella, bo John Maxwell, oprócz oczywiście tego, że pisze książki, to cały czas inspiruje innych, występuje na różnego rodzaju konferencjach. W jednej z nich, na którym pokazano nagranie z Johnem Maxwellem, miałem okazję brać ostatnio udział. I tam usłyszałem takie zdanie, które chyba John Maxwell często powtarzał, że wszyscy liderzy widzą więcej niż inni i szybciej niż inni. Przy czym John Maxwell przyznał, że to zdanie, które jest ciągle prawdziwe, w ostatnich latach bardzo mocno ewoluowało w jego pojęciu przywództwa i bycia liderem. Kiedyś ważniejsze było to, żeby widzieć więcej. Teraz okazuje się, że równie ważne, nawet czasami ważniejsze jest to, żeby widzieć szybciej pewne rzeczy, nawet jeśli widzi się to nieostro. W czasie tej konferencji, którą oglądałem, on rozmawiał z Danem Majerem, z takim znanym restauratorem z Nowego Jorku, który przyznał, że w jego branży kiedyś innowacyjność liczyło się w miesiącach, w sezonach. Czyli jeżeli ktoś wymyślił jakąś potrawę, albo usprawnił w jakiś sposób działanie restauracji, albo sieci restauracji, to inne sieci mogły to skopiować w następnym sezonie, konstruując następną kartę dań, albo właśnie przygotowując pewne procesy w firmie, które miały poprawić na przykład obsługę klienta. Teraz przyznał, i są to jego słowa, że okres innowacyjności trwa czasami w jego branży 2 minuty w dobie Instagrama. Jeśli jakiś restaurator zobaczy, że inny restaurator w innej części świata podał w jakiś niekonwencjonalny, niesamowity sposób potrawę, to on jest w stanie jeszcze tego samego dnia tę potrawę przygotować w ten sposób, zrobić jej zdjęcie i wrzucić na firmowego Instagrama. Świat się bardzo zmienia. I zmienia się jednak jedno, i myślę, że to akurat dobrze powiedziałem, że prawdziwymi liderami będą liderzy, którzy będą nośnikami wartości. Bo to wartości powodują, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje. A jeśli się to połączy z autentycznością i z umiejętnością słuchania innych, to takie organizacje, takie społeczności prowadzone przez takich liderów będą szły ciągle naprzód. Jest jeszcze parę innych rzeczy, których nie powiedziałem. Ludzie pójdą za tym liderem, który jest autentyczny, a nie za tym, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Niektórzy liderzy lubią być wszechwiedzący i lubią mniej lub bardziej składnie odpowiadać na wszystkie pytania, zamiast po prostu powiedzieć: nie wiem, sprawdzę, powiem później. I tak jedno zdanie, z którym was zostawię na koniec. Ale on też jest do mnie oczywiście. Ale też do każdego z was, bo każdy z was jest liderem. Nawet w takiej małej społeczności, jaką jest rodzina. Dla swoich przyjaciół. Każdy z was ma taki potencjał. Żeby być dobrym, skutecznym, autentycznym, prowadzącym innych liderem. Liderzy mogliby wiele nauczyć się na swoich błędach, gdyby nie poświęcali tyle energii na zaprzeczanie im.
Tak. Sukces to jest dobre reagowanie na błędy, a nie unikanie ich za wszelką cenę. To tyle z Groszka dzień po seminarium. Jestem tu już drugi raz w tym miesiącu na Słowacji i za tydzień znowu tutaj przyjeżdżam, więc może nakręcę dla was jakiś vlog drogowy jeszcze z tych trzech wyjazdów. Do zobaczenia.